Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Weskim, witajcie w kolejnym filmie u mnie na kanale. I słuchajcie, w dzisiejszym poradniku pokażę wam tak zwaną ulepszoną grę plus, czyli po prostu paczkę modów, dzięki której jesteście w stanie tak naprawdę jeszcze szybciej przejść fabułę w nowej grze plus. Także bez zbędnego przedłużania lecimy sobie do filmiku. Link do moda oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu, jest to oczywiście strona Nexus Mods i w zakładce Description macie dokładnie wyszczególnione, jakie mody zostały tutaj użyte. Jest to oczywiście jeden plik, w którym znajdziecie 16 popularnych modów właśnie na tej stronie. Oczywiście możecie sobie tutaj wszystkie te mody tutaj zobaczyć. W dużym skrócie są to mody związane z nieskończoną staminą, nieskończoną odpornością na obrażenia, tak samo odporności, nieskończona wytrzymałość broni, Golden Vendor, czyli tak naprawdę wszystkie przedmioty u handlarza i tak dalej, wszystko oczywiście możecie sobie tutaj zobaczyć. Oczywiście, jeżeli chcecie pobrać moda, musicie się zarejestrować i zalogować, wchodzicie w zakładkę Files i klikacie Manual Download. Później klikacie Slow Download i po 5 sekundach pobieracie pliczek. Gdy pliczek już został pobrany, oczywiście sobie go wypakowujecie i w środku w folderze znajdujecie data2.pack. Oczywiście ten plik sobie kopiujecie i wchodzicie do folderu z waszą grą. U mnie to jest w bibliotece Steama, Steam Apps, Common, Daylight 2, PH i Source. Tak, tutaj w tym miejscu dokładnie wklejacie sobie data2.pack i wchodzicie do gry. Ok, gdy jesteście już w grze, to tak naprawdę wszystko macie zainstalowane i możecie sobie kontynuować nową grę plus. Jak widzicie, tutaj kolorki również misji, jak i kolory miasta się tutaj zmieniły i tak naprawdę wszystkie te mody macie tutaj wgrane. Jak widzicie, mam również zwiększoną prędkość poruszania się. Oczywiście macie nieskończoną wytrzymałość broni i tak dalej, tak jak jest właśnie w tej liście. Dzięki tej paczce uwierzcie mi, że jesteście w bardzo szybki sposób przejść sobie grę plus, ponieważ również skipujecie wszystkie cutscenki i po prostu zajmuje to wszystko mniej czasu. Także jeżeli poradnik wam się przydał, oczywiście możecie zostawić jakiś ślad tam na dole. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu i dziękuję również wszystkim wspierającym, którzy przyczyniają się do wsparcia i pomocy w rozwijaniu mojego kanału. Widzimy się oczywiście w kolejnych filmach, także wyczekujcie i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.